Siemaneczko, z tej strony Gogi, zapraszam na kolejny cast Gogiego. Dzisiaj taki bonusowy materiał na temat pariach Nexus, bo pomyślałem sobie, że można by uzupełnić te dwa podcasty o Balancing Data Slate, także tą taką nakładką turniejową dla kompetytywnych turniejowych graczy. No i jest tutaj kilka ciekawych informacji, które myślę, że warto przekazać. No i też przyjrzymy się deckowi karty sekundarek, bo jest to rzecz, która będzie nam towarzyszyła bardzo często podczas gier, więc też parę swoich zdań na ten temat tutaj dorzucę. Jeżeli chodzi o pariach Nexus Tournament Companion, to oczywiście jest on na Warhammer Community do pobrania, więc tutaj jest akurat bardzo prosto. Nie będziemy sobie opowiadać o tych podstawach typu stwórz armię, stwórz stół, połóż markery i tak dalej, to jest myślę oczywiste. Przejdziemy sobie do pierwszej zmiany, czyli w Tactical Mission mamy New Order Stratagem i możemy na końcu każdej command fazy wybrać jedną aktywną sekundarkę i ją sobie odrzucić ją z ręki i dociągnąć nową. Wcześniej ten stratagem był jednorazowego użytku, teraz możemy to zrobić pięciokrotnie, no bo jest 5 rund i możemy sobie wymienić tą kartę. To jest stratagem bardzo ważny z dwóch powodów. Pierwsze, odpowiadając na pytanie, czy gramy fiksy, czy gramy taktykale. Praktycznie zawsze chcemy grać taktykale, będziemy mówić o tych fiksach przy omawianiu konkretnych kart, natomiast to już jest taka nisza w niszy, wydaje mi się, tylko nieliczne armie i tylko w nielicznych matchupach, na nielicznych misjach są w stanie skutecznie robić te fixed mission, więc grając taktykale, no chcemy używać tego New Ordera. A druga sprawa, deck ogólnie jest trudniejszy do zrobienia, daje mniejszą wartość, jeżeli chodzi o wykonywanie sekundarek, ponieważ sekundarki są trudniejsze, jest ich więcej, a więc jest większa losowość i sekundarki, które są relatywnie łatwe, zostały pogorszone, jeżeli chodzi o dorobek punktowy. No i bardzo często chcemy wymieniać te karty nawet nie tyle w sytuacji, kiedy nie możemy zrobić jakiejś misji, bo jest ona mega trudna na stole. Przykładowo trzeba zniszczyć pojazd, a jedyny pojazd przeciwnika to jest Land Rider schowany za ścianą. No to mega ciężko. Natomiast często zdarza się sytuacja, kiedy chcemy wymienić kartę, która po prostu wymaga zbyt dużego zużycia zasobów, żeby dostać zbyt mało punktów, tak? Przykładowo są karty, które dają na przykład tam 2-3 punkty, a wymagają przeżycia przez turę przeciwnika, tak? No to bardzo często to jest wywalane, żeby dociągnąć coś bardziej sensownego, więc po prostu ten stratagem New Orders w grach turniejowych myślę, że będzie jednym z najczęściej używanych stratagemów podczas gry. Secret Mission. Tutaj sobie przejdziemy od razu do tych czterech sekrecików. Mamy bardzo ciekawą sprawę. Wyleciały gambity, pojawiały się Secret Mission. No i od razu trzeba powiedzieć, że te Secret Mission naprawdę są sensowne. Wszystkie cztery absolutnie rozważalne i dość mocno zmieniają grę, ponieważ teraz ich wykonanie jest prostsze niż wykonanie gambitów. I wybieranie Secret Mission, a później ich realizowanie wcale nie jest takie rzadkie. Ja przyznam szczerze, Gambitu nigdy nie zagrałem. Mój przeciwnik w 10 edycji nigdy nie zagrał Gambitu. I usłyszałem może o 3-4 przypadkach, gdzie ktoś tam ten Gambit próbował grać. I chyba nigdy z powodzeniem. Natomiast tutaj te Secret Mission są fajnie pomyślane, bo są łatwiejsze do zrobienia od Gambitów. Dają troszeczkę mniej punktów, ale ciągle warto je tutaj rozważyć. Działają w ten sposób, że na końcu trzeciej battle rundy, zaczynając od gracza, który jest drugi, może on podjąć decyzję o dobraniu secret misji. Jeżeli w momencie tej decyzji, czyli na końcu trzeciej battle rundy, ma mniej lub tyle samo punktów, co przeciwnik, jeżeli chodzi o primary mission, tak? Czyli jeżeli w primarce mamy mniej punktów lub jest remis, no to możemy sobie zdecydować, że bierzemy secret mission. Wybieramy jedną z czterech misji i w sekrecie ją gdzieś tam, najczęściej jeżeli chodzi o kartę, no to kładziemy wierzchem do góry, żeby ona tam była utajniona i odkrywamy ją na samym końcu gry. Notatka jest taka, że jeżeli aktywowaliśmy tą secret mission, to nie możemy zdobyć więcej niż 20 punktów z normalnego skorowania na primarce. I to jest ważne o tyle, że dalej możemy to skorować, tak? Możecie na końcu trzeciej rundy stwierdzić, że wybieracie Secret Mission, macie w tej chwili na przykład tylko i wyłącznie 5 punktów z Primarki, kończycie grę na przykład w piątej rundzie, zdobywacie 15 punktów z Primary dodatkowo w piątej rundzie, więc macie już 20 tych takich bazowych i jednocześnie możecie zrobić Secret za kolejne 20, no i skończyć z 40.
Każdy Secret Mission daje 20 punktów, więc wybierając tę drogę zdobywania punktów, możecie mieć maksymalnie na Primarce 40 punktów, a nie 50. Więc jest tam jakaś kara, żeby wybierać tego typu opcje. No ale warto. Szczególnie jeżeli jesteście tak przegłożeni, jeżeli przeciwnik ma sporą przewagę, to możecie sobie po prostu skupić się na skorowaniu normalnie Primarki i dobić do tych 20 bez żadnego problemu przez całą grę, a potem zrobić sekret, mieć 20 i 40 na 50 całkiem spoko. No i naprawdę to działa bardzo, bardzo ok. A dlaczego działa ok? No bo te misje, tak jak wspomniałem na początku, są całkiem, całkiem sensowne. Mamy Command Insertion. Na końcu bitwy, jeżeli nasz Warlord znajduje się na jednym z obiektywów w strefie oponenta, to dostajemy 20 punktów, tam najczęściej jest jeden marker, no i tam nasz Warlord musi się znaleźć. Bardzo spoko na przykład dla demonów, które potrafią się cofnąć ze stołu i spaść w trzech calach. Tam też Warlord najczęściej przeżywa dość długo, no bo to jest na przykład Belakor, który jest dość wyporny, albo przykładowo Szalaksy i tak dalej. Więc to jest całkiem, całkiem sensowne. No oczywiście bardzo dobre do armii, które potrafią sobie w dość łatwy sposób zainstalować Warlorda w piątej rundzie na znaczniku przeciwnika. Wymaga to oczywiście wyczyszczenia najczęściej tego znacznika i tam się wteleportowania. Grey Knight też sobie z tym całkiem spoko radzą. Natomiast na pewno bardzo, bardzo mocno rozważalne, szczególnie właśnie dla tych armii bardziej mobilnych. Bardzo podobny Secret Mission to War of Attrition. Tutaj dotyczy Battle Line'ów. Jeden z naszych battle line'ów musi znaleźć się w wrogim deployment zone i musi być spełniony jeden z poniższych warunków. Albo przeciwnik nie ma żadnego battle line'a na battlefieldzie, albo każdy battle line, który pozostał na stole u przeciwnika, znajduje się within w jego deploymencie. A więc waszym zadaniem przy tego rodzaju sekrecie jest po pierwsze dostarczenie battle line'a do deploymentu przeciwnika. Nie musi to być objective, więc jest to też łatwiejsze niż ta misja z Warlordem. A po drugie musicie wybić wszystkie battleliny wroga albo zostawić tylko przy życiu te, które same znajdują się w deploymencie przeciwnika i za to też 20 punktów. Oczywiście sekret bardzo mocno wspierający battleliny to już nie musi być aż taki problem w kontekście wteleportowania się w konkretne miejsce, ponieważ deploymenty graczy zajmują dość sporą część stołu, więc tam nawet jakaś taka zwykła piechota z szóstką ruchu może sobie jakoś tam przepoczwarzyć jakieś sztuczki z Rhinosem, który podjeżdża na środek stołu, gdzieś tam sobie próbujemy wbiec i tak dalej. No oczywiście nasze battleliny muszą przeżyć do tej piątej rundy, ale jest to opcja bardzo spoko, jeżeli mamy fajną armię, która gra z tymi battlelinami. No i znowu wrócę przykładowo do tych Grey Knightów. Mamy strike składy, które się teleportują i tam akurat bez problemu mogą sobie wkroczyć. Oczywiście zarówno w poprzednim sekrecie, jak i w tym, jak i też w przyszłych, o których się przekonacie, łatwiej jest je wykonywać, kiedy jesteśmy graczem numer 2. No i dwa takie sekrety powiązane z dominacją, bo te dwa pierwsze to powiedzmy taka rodzinka sekretów związana z umieszczeniem w deploymencie wroga, czy to na znaczniku naszego Warlorda lub Battlelina, to tutaj mamy taką powiedzmy dominację. Sekret Shatter Cohesion. Na końcu bitwy przeciwnik nie może mieć żadnych unitów na battlefieldzie, czyli tak zwana maska. Kto grał w starsze edycje, no to wie, że tak zwany table, czyli zniszczenie przeciwnika całkowite, oznaczało czasem po prostu automatyczne zwycięstwo. Tutaj dostajemy po prostu 20 punktów zwycięstwa w Primarce, albo mogą pozostać unity przeciwnika na stole, ale każdy z tych unitów musi spełnić jeden z trzech warunków, czyli być albo zszokowany, albo below half strength, czyli poniżej połowy siły, albo musi znajdować się powyżej 3 cali od dowolnego objective markera na stole. Czyli to jest taka sytuacja, gdzie przeciwnik przeżył, ale jest no już w rozsypce, tak? No bo ma ponakładane szoki, albo jest już na skraju życia, bo jest below half strength, albo po prostu wszystko u przeciwnika jest powyżej 3 cali. To i przyznam, że to jest misja, która wydaje mi się najtrudniejsza do zrobienia, a na pewno najrzadziej wybierana, bo bardzo często mamy sytuację, w której jeżeli jesteśmy blisko stablowania przeciwnika, albo zakładamy, że znamy dany matchup na tyle, że powinniśmy tutaj na przykład skończyć tablem w czwartej, w piątej rundzie, no to rzadko kiedy chcecie sięgać po sekret w takiej sytuacji, bo i tak powinniście bardzo wysoko wygrać, nie? Natomiast no może się wydarzyć sytuacja, w której przeciwnik wam ucieknie, ale gra na przykład armią dość elitarną, która ma mocny początek, na przykład na Imperial Knightach
i wy czujecie, że się nie odkujecie na Primarce, ale może go stablujecie, bo macie dużo pepanca i tak dalej, no to może wtedy warto to rozważyć, ale wydaje mi się, że to jest sekret, który po prostu najtrudniej jest zrobić, bo łatwiej jest zrobić pozostałe trzy, albo po prostu wygrać w normalny sposób i nie potrzeba tutaj brać tego sekretu. No i ostatnia misja, Unbroken Wall. Musimy kontrolować trzy lub więcej znaczników, które nie są w naszym deploymencie, czyli w No Man's Landzie albo w deploymencie przeciwnika. To jest sekret bardzo łatwy do zrobienia, jeżeli coś nam zostało w piątej rundzie i kończymy grę. Bo wtedy nie musimy wykonywać żadnych skomplikowanych manewrów. Na większości scenariuszy trzy markery mamy już w No Man's Landzie, więc trzeba tylko i aż wbiec na te markery i zdobyć nad nimi kontrolę. Sekundarka myślę, że bardzo fajna, na przykład dla jakichś hordówek, dla jakichś armii kontrolujących stół, które zbyt szybko nie umierają, no bo one po prostu mogą dożyć bez problemu do tej piątej rundy i sobie zająć te znaczniki. To jest taka ciekawa sytuacja, że jeżeli macie misję przykładowo, która daje 5 punktów za każdy kontrolowany znacznik do 15 maksymalnie, i jednocześnie w piątej rundzie gracz drugi zdobywa te punkty na koniec gry, a nie w swoim komandzie, no to może dojść do sytuacji, w której macie tylko i wyłącznie 5 punkcików zdobytych przez całą grę. Na koniec gry wbiegacie na 3 markery, zdobywacie kolejne 15, macie 20 zdobytych normalnie w primary, no i jednocześnie, jako że kontrolujecie te 3 markery na środku stołu, no to macie kolejne 20 z sekretu, zrobiliście 40 punktów primary, z czego 35 na sam koniec gry, nie? Bardzo specyficzna sytuacja, tak jak mówiłem, drugi gracz ma tutaj zdecydowanie łatwiej, ale może się zdarzyć. Tak jak słyszycie, coś trzeba zrobić przy tych sekretach, żeby je wykonać, ale jednocześnie no, nie są tak absurdalnie trudne jak w przypadku gambitów. Nie mają właściwie żadnej losowości, bo nie ma tam żadnych rzutów kostką, tylko macie spełnić jeden z czterech warunków. Sami sobie wybieracie jeden z tych czterech warunków, nie ma żadnego losowania itd. Więc są bardzo fajnie pomyślane. Polecam, mają zdecydowanie większy impact na grę niż gambity, bo te miały bardzo niski. A czy będą używane tak często, jak mi się wydaje, no to się przekonamy. Ale ja już na kilku turniejach byłem na tym pariachu i regularnie słyszę, że gracze, szczególnie gracze Grey Knightów i Demonów, takie dwie frakcje tutaj jako przykład przywołuję, szczególnie tam właśnie te sekrety wchodzą bardzo, bardzo często. Kolejny element pariach Nexusa to są akcje. I tutaj lekka dygresja. Nagrałem rok temu taki materiał, w którym porównywałem dziewiątą edycję w kontekście hot or not, czyli co jest fajne, co jest niefajne na premierze tej edycji. No i takim moim głównym zarzutem do dziesiątej wersji naszej ulubionej gry było to, że Games Workshop, premierując tą dziesiątą edycję, wyrzucił do kosza wszystkie wnioski, wszystkie pomysły, wszystkie pozytywne rzeczy, które były w dziewiątej edycji i wcześniej, i postanowił budować to na nowo. Nie chcę wracać już teraz do tych przykładów. Kto jest ciekawy, to zapraszam do materiałów jeszcze na kanale Epicentrum, to było nagrane. Tam można posłuchać. Natomiast jedną z tych rzeczy, która była dość spoko w dziewiątej edycji, chociaż wymagała pewnych poprawek, a która została totalnie zaniechana w dziesiątej, to były akcje. W dziesiątej edycji dostaliśmy takie enigmatyczne Eligible to Shoot, co prowadziło do mocnego powiązania wykonywania akcji stricte z shootingiem. Natomiast teraz postanowiono to zmienić, no i wszystkie te różnego rodzaju akcje są po prostu teraz akcjami, co ma bardzo dużo sensu, ponieważ dostaliśmy konkretną mechanikę związaną z wykonywaniem misji i dostaliśmy konkretny zestaw zasad, którymi te akcje się rządzą. Po pierwsze, akcje nie wykonują aircrafty, akcji nie można wykonywać, kiedy jesteśmy zszokowani, no i to jest dość ważne, ponieważ wzrasta tutaj rola Battle Shocka, a jednocześnie sporo jest tych akcji w sekundarkach. Nie możemy wykonywać akcji, kiedy nasz Objective Control wynosi 0 i to jest bardzo duży nerf dla drobnych unitów, których głównym celem istnienia było wykonywanie sekundarek, jak Nurglingi, jak Reaper Swarmy w Tyranidach. Teraz nie możemy tego zrobić, więc to jest dość mocne osłabienie szeregu unitów. Pamiętajcie też o sytuacjach, w której tracicie Objective Control, na przykład poprzez Battle Shocka, ale też w przypadku zdolności innych unitów na stole, w przypadku jakichś wymuszonych Battle Shocków i tak dalej, może się zdarzyć, że po prostu wasz Objective Control spadnie do zera i wtedy akcji nie możecie zacząć. Natomiast, co jest ważne, jeżeli zostaniecie zszokowani albo wasz Objective Control spadnie do zera, ale wcześniej zaczęliście robić tą akcję i na przykład musicie po prostu przeżyć przez całą turę przeciwnika i ktoś was tam po drodze zszokował, to ta akcja nie kończy się failem, ponieważ
Zasady mówią o tym, że unit nie może rozpocząć wykonywania akcji w poniższych przypadkach, natomiast akcje nie zostają sfejlowane, jeżeli jeden z tych efektów tutaj się nie zadzieje, więc tutaj akurat jesteśmy bezpieczni, przynajmniej do jakiegoś FAQ na ten temat. Akcji nie możemy wykonywać, jeżeli jesteśmy w engagement range'u z przeciwnikiem, wyjątkiem są Titanic charaktery. Nie możemy wykonywać akcji po advance i fallbacku, no i to jest bardzo duża zmiana, ponieważ wcześniej wykonywaliśmy różnego typu zagrania, kiedy byliśmy po prostu eligible to shoot, więc jeżeli mieliśmy na przykład assault na całej armii, no to byliśmy jednocześnie eligible to shoot po advance, co powodowało, że różnego rodzaju te działania mogliśmy wykonywać. Tutaj wprost jest powiedziane, że po fallbacku i po advance akcji nie można robić, w kombacie akcji nie można robić. I nie można robić też akcji, jeżeli nie jesteśmy z jakiegoś innego powodu eligible to shoot, albo po prostu strzelaliśmy w fazie shootingu. No i jest tutaj dopisek, że jeżeli jednostka wykona akcję, to nie może być wybrana do strzelania, ani nie może zadeklarować szarży. Znowu wyjątkiem są Titanic charaktery. No i jednostka wykonująca akcję nie może zadeklarować wykonywania innej akcji. Danym unitem robimy tylko jedną akcję naraz. I to jest bardzo ważne zdanie, ponieważ no w sposób oczywisty zabrania tutaj szarżowania i strzelania, natomiast nie ma nigdzie zdania o tym, że możecie przerwać wykonywanie akcji. Zdarzało się takie sytuacje wcześniej, gdzie na przykład stwierdziliście, że robicie tam jakąś sekundarkę, więc nie strzelacie, robicie to na przykład zamiast shootingu i w pewnym momencie zabrakło wam siły ognia, stwierdzacie, że musicie dobić przeciwnika, że to jest dużo ważniejsze niż robienie tej misji, no to odpuszczaliście wykonywanie tego i strzelaliście. W shootingu jeszcze to było tyle łatwiejsze, że mogliście to odpalić zamiast strzelania danej jednostki, więc ta jednostka mogła zostać ostatnia w kolejce i nawet nie musieliście deklarować, że robicie tam jakąś czynność, tylko po prostu sobie strzelić. Natomiast już w szarży było gorzej, no bo zadeklarowaliście w shootingu, że coś tam sobie robicie, na przykład tam Homera, no i stwierdzaliście, że kij z tym Homerem musimy zaszarżować. No i szarżowaliście tą jednostką, Homera nie robiliście i było ok. Tutaj nie ma takiej opcji. Jeżeli zadeklarujecie akcję, to po prostu nie wolno wam zadeklarować ani shootingu, ani szarży i ta jednostka, która deklaruje robienie tej akcji, jest de facto zamrożona i robi tą akcję tylko i wyłącznie, nie można tego przerwać. Przerwać akcję z kolei można wykonując ruch, aczkolwiek to jest technicznie dość trudne do zrobienia, bo większość akcji robimy jednak w shootingu, czyli po naszym movemencie, ale mogą się zdarzyć jakieś sytuacje, kiedy na przykład dostajecie tak zwany popych, czyli ruszacie się dwa razy, jakiś unit was tam popchnie w shootingu, no i wtedy akurat ta akcja zostaje przerwana. O tym warto wiedzieć. I druga ciekawa sprawa, jeżeli opuścicie Battlefield z jakiegokolwiek powodu, to akcja jest sfailowana i to jest bardzo ważna sprawa. Jeżeli wasz model na przykład ginie i zostaje wskrzeszony, na przykład Celestyna, i ta Celestyna wykonywała akcję, to Celestyna failuje wykonanie tej akcji. Zniszczenie unitu powoduje przerwanie akcji, nawet jeżeli ten unit tam na końcu fazy zostanie podniesiony i wskrzeszony. No tak samo jakieś wejście do transportu, cofnięcie się do rezerw ze stratagemu i tak dalej, musicie zostać na stole do końca wykonywania akcji, żeby ją ukończyć. A więc to są dwa takie bardzo ważne zdania tutaj na sam koniec odnośnie tych akcji. I jeszcze jedna rzecz w odróżnieniu do akcji w 9 edycji, żeby się to wam nie mieszało. Nie ma tutaj żadnego słowa o tym, że unit wykonujący akcję w 10 edycji przestaje korzystać ze swoich aur, ze swoich abilitek. Teraz przykładowo Belisarius Cole może wykonywać akcję i jednocześnie cały czas rozdaje przerzut jedynek ze swojej aury. Cały czas to działa. Wszystkie restrykcje związane z akcjami są wypisane na tej karcie i jeżeli jakiejś innej restrykcji nie ma, to jej nie ma. Jeżeli chodzi o mnie, bardzo dobry krok ze strony GW. Fajnie, że po pierwsze jest to fajnie ustandaryzowane, po drugie jest wyraźnie napisane co, gdzie, kiedy, jak. Jest to mega spoko zmiana, jeżeli chodzi o to, że nie wykonujemy akcji będąc battle szokowanym albo z objective control. No i fajnie jest, że trzeba podjąć konkretną decyzję z robieniem akcji, ponieważ deklaracja akcji oznacza automatycznie, że zamrażamy sobie shooting i deklarowanie szarży i w żaden sposób nie możemy tego zmienić. Jeżeli chodzi o sekundarki, no to sobie tutaj przejdziemy. Mamy assassination. Assassination jako jedna z nielicznych nie zmieniła się, jeżeli chodzi o poprzedni deck. 4 punkty za każdym razem, jeżeli zniszczymy wrogiego charaktera, a mamy to wzięte jako fixed, albo 5 punktów za zabicie charaktera,
i 5 punktów, jeżeli wszyscy charakterowie zostali zniszczeni w momencie dobrania tej karty. Ta karta ma kapa w postaci 5 punktów tutaj, ponieważ ma zapis One or more enemy characters unit were destroyed this turn, czyli jeżeli jeden lub więcej charakterów zostało zniszczonych, no to 5 punktów. No a w fixach wiadomo, 4 punkty za jednego charakterka, no i musimy uzbierać 20 punktów, żeby z tej sekundarki zdobyć maksymalną ilość, ponieważ tak samo jak w Lewiatanie, tak samo tutaj, jeżeli macie zdobyć punkty, to jeżeli bierzecie fixet, to są dwie sekundarki, każda może dać 20 punktów do maksymalnie 40, a jeżeli bierzecie taktykale, no to po prostu tutaj macie zdobyć 40 punktów z tych taktykali maksymalnie. I tutaj jeszcze jedna adnotacja, ta karta została delikatnie sfakowana, nie dotyczy tutaj charakter units w kwestii tej taktycznej na dole za 5 punktów, tylko charakter models, ponieważ są unity charakterów składające się z kilku modeli, na przykład Celestyna i bliźniaczki, i tam już zabicie jednego charakter modelu daje wam tam 5 punktów, nie musicie zabijać całego charakter unitu, to jest ważne. Jest to karta typu fixed i jest to jeden z tych lepszych fixów, jeżeli przeciwniki oczywiście w jakiś tam łatwiejszy sposób oddaje tą asasynację. I teraz pytanie, co znaczy oddaje tą asasynację? Po pierwsze, jeżeli oddaje co najmniej 16 punktów, myślę, że to jest absolutnie rozważalne, ale druga, dużo bardziej ważna cecha to jest to, czy ci charakterzy są łatwi do zabicia. Bo możecie mieć nawet 6 charakterów w rozpisce i w teorii oddawać 24 punkty, ale potem się okazuje, że trójka z tych charakterów to są low-nopy i ciężko wam się do nich dobrać, bo macie shootingową armię i te low-nopy będą sobie stać z tyłu przez całą grę. A dwóch pozostałych charakterów na przykład jest w jakichś takich super wypornych klockach w stylu dziesiątka termosów z jakimś armor of contempt, filnopainem i tak dalej, wiecie, jakieś takie naprawdę wyporne rzeczy i też ciężko się tam dokopać i zostaje jeden tylko taki konkretny, łatwy do wyciągnięcia assassinate, tak, więc to jest akurat wtedy dość trudne do zrobienia, dlatego warto się pod tym kątem zastanowić. Po pierwsze, minimalna wartość, myślę, kiedy ta asasynacja ma sens, to 4 charakterów, czyli 16 punktów. A po drugie, żeby to było 4-5 charakterów naprawdę konkretnie łatwych do wyjęcia. Przykładowo charaktery albo mega papierowe, jak w Genokulcie, albo przykładowo charaktery, które pchają się do kombatu same z siebie i wiecie, że będziecie musieli ich zabić, żeby po prostu wygrać grę, bo są zapakowani w unitach bardzo ważnych dla przeciwnika, a jednocześnie same podchodzą do was, jak na przykład w Genokulcie, no to wtedy warto tą sekundarkę rozważyć. Oczywiście, jeżeli macie drugiego fixa pod ręką do zrobienia, a oto akurat jest trudniej. Behind enemy lines, tutaj mamy 3 punkciki, jeżeli jeden z naszych unitów poza samolotami oraz poza z battle szokowanymi unitami znajdzie się Holy Within w wrogim deploymencie, albo 4 punkty za 2 takie unity, które nie są ani samolotem, ani unitem z battle szokowanym, a więc liczba punktów dość taka skromna, 3-4 punkciki, nie za dużo. Natomiast plusik tej karty to to, że jeżeli wyciągniecie ją w pierwszej rundzie, to możecie pociągnąć nową sekundarkę, a tą wtasować z powrotem do deku, no bo umówmy się, że Behind Enemy Lines w pierwszej turze jest dość trudny do zrobienia, więc tutaj fajnie, że twórcy o tym pomyśleli. To też jest fix, natomiast wybór tylko i wyłącznie dla armii, które są w stanie bardzo mobilnie wbijać do przeciwnika, czyli jakieś Grey Knighty, jakieś elfy, które mają bardzo dużo ruchu, coś co sobie awansuje i tak dalej. Nie jest to akcja, więc spokojnie możecie tutaj sobie robić jakieś fallbacki, możecie sobie robić advance i wpakować się do tego deploymentu wroga. Jeżeli macie stricte taką armię, która jest w stanie 7-8 unitów wepchać tam do przeciwnika, no bo wtedy to ma sens, no to jak najbardziej. Natomiast jeżeli nie, to sobie można darować. No i przyznam, że ta sekundarka ze względu na to, że daje dość niewiele punktów, bo tak naprawdę musicie w każdej battle rundzie wbić 2 unitami do deploymentu przeciwnika, czy tak naprawdę poświęcić je na śmierć, bo tam najprawdopodobniej zginą, żeby dostać maksymalną ilość punktów, tak? Czyli od pierwszej battle rundy po 2 unity na rundę, właściwie za darmo, wpychacie do deploymentu przeciwnika, a więc poświęcacie w ciągu gry 10 unitów, żeby zdobyć 20 punktów. Ewentualnie poświęcacie 5 unitów, żeby zrobić to na przykład 4-krotnie w ciągu gry, bo na przykład pierwszą rundę sobie odpuszczacie, ale w którejś tam rundzie wpakowujecie 2 unity na raz. No ogólnie sekundarka nie aż taka łatwa do wykonania, jak się wydaje. Specyficzne armie jako fixa mogą ją wziąć.
Natomiast po dobraniu, no to zależy od sytuacji. Jeżeli gramy taktykale, fajnie, że można ją za darmo sobie przetasować. Bringing Down, sekundarka, która przeszła bardzo dużo zmian, bardzo. Tutaj zabijamy wrogie unity monstrów lub wehikli, to jest ważne, nie modele, tylko unity. I dostajemy następującą liczbę punktów. Jeżeli zabiliście jakikolwiek unit, to dostajecie 2 punkty. Jeżeli ten unit miał wounds charakterystyk na poziomie 15+, na początku, to plus 2 punkty. Jeżeli miał plus 20 woundów, to plus 2 kolejne punkty. I te punkty się tutaj kumulują. I teraz tak. Pierwsza sprawa. Zabijacie Rhinosa, dostajecie 2 punkty. Jest tak, jak było. Mamy 2 kurczaki Admechu, które mają po 7 woundów każdy. Jeżeli zabijecie te 2 kurczaki w jednym unicie, też dostajecie 2 punkty. Jeżeli zabijecie 3 Iron Stridery Admechu, które znajdują się w jednym unicie, to dostajecie już tych punktów 6. Ponieważ 3 Iron Stridery mają 21 woundów, a więc spełniają te wszystkie 3 wymogi, no i niszcząc ten unit dostajecie 6 punktów. Natomiast ważna jest sprawa, że wy te punkty dostajecie nie tylko w sytuacji, w której wyczyścicie w danej fazie, w danej turze unit do zera, tylko w momencie, kiedy go zniszczycie. Czyli może być sytuacja, w której gracz Admechu wystawił 3 Iron Stridery w jednym unicie. Wy w drugiej, w trzeciej rundzie zabijecie po jednym Iron Striderze z tego oddziału. Został jeden. Dobieracie w czwartej turze tą kartę. Zabijacie tego jednego osamotnionego Iron Stridera i wtedy dostajecie 6 punktów, bo zniszczyliście unit, którego siłą startową było 21 woundów, bo na początku to były 3 kurczaczki po 7 woundów każdy. To jest bardzo duża zmiana. Po pierwsze, unity składające się najczęściej z 2 modeli lekkich pojazdów, jak Iron Stridery, jak Talosy, jak Kryzysy przykładowo w Tau, one przestały już oddawać punkty za każdy model, tylko oddają punkty unitowo. I tego typu oddziały bardzo często łapią się do tej puli woundów poniżej 15, tak? 2 Talosy to jest 14, 2 Castellan Roboty to jest 14, 2 Iron Stridery to jest 14, 3 Kryzysy bez tam konkretnych dron, które zwiększają im niepotrzebnie pułap woundów, to też można ułożyć w formie poniżej 15 i to się robi naprawdę fajna sekundarka pod kątem defensywnym. Bo już trzeba się naprawdę postarać, żeby nasza armia oddawała full, czyli 20 punktów z fiksów. Natomiast warto zwrócić uwagę, że wartość tych unitów dla tej sekundarki bardzo mocno rośnie na tym pułapie 15+, 20+, tak? Bo tak jak wam tłumaczyłem na początku, 2 kurczaki Admechu, 2 punkty, 3 kurczaki Admechu, 6 punktów. Dlatego Admech obecnie gra w składach po 2 kurczaki. Tak samo mamy bardzo wiele takich monstrowo wehiklowych unitów, że ten total woundów to jest właśnie takie 14 punktów i to się tutaj najbardziej opłaca. Sekundarka myślę, że spoko, no bo niektóre armie, jak właśnie na przykład Admech, jak część SM-ów, jak Tau przede wszystkim, jak Drukhari, no wcześniej oddawały 20 punktów z automatu przeciwnikowi, było to dość łatwe do zrobienia. Teraz często ten pułap jest na poziomie 14-16 punktów, albo przykładowo jest to 20, ale no już musimy dostać table'a, czyli przeciwnik musi nam wszystko wykasować, żeby te 20 punktów zrobić, musi się namęczyć, więc jest to bardzo ważna zmiana. No i kolejna sprawa, jeżeli przeciwnik nie ma żadnego monstra lub wehikla, to możemy sobie za darmo odrzucić tą kartę i dobrać nową. Niby oczywista rzecz, ale stary Bring It Down tego nie miał, co było troszeczkę zabawne, bo asasynacja była konkretnie opisana, co zrobić, jeżeli przeciwnik nie ma żadnego charaktera. Natomiast przy Bring It Down wydawało się takie oczywiste, no nie masz pojazdu, no to dobierz nową kartę, nie? Bo nie możesz tej zrobić. No teraz to poprawili. I to jest kolejny fix, który jest jak najbardziej rozważalny, ale tylko w specyficznych przypadkach, ponieważ to nie jest takie oczywiste, że przeciwnik łatwo nam odda te 16-20 punktów. Więc pod kątem dobierania sobie fixów ta karta jest słabsza, ale oczywiście na pewne armie, na przykład na Chaos Knighty, jak najbardziej można to rozwinąć. Cleans. Cleans akurat się nie zmienił, dostał tylko troszeczkę klaryfikacji. Wykonujemy akcję, i to jest pierwsza z sekundarek, która jest opisana jako akcja. W naszym shooting phase jeden lub więcej unitów na markerze poza naszym deployment zone na końcu tury, czyli nie musimy przeżywać przez turę przeciwnika. Jeżeli pozostaliśmy na tym samym znaczniku i go kontrolujemy, to akcja się kończy i ten znacznik jest tam wyczyszczony.
2 punkty, jeżeli zrobiliśmy to na jednym markerze, 4 punkty, jeżeli zrobiliśmy to na dwóch markerach. Nie można wykonać cleansa na dwóch markerach jednym unitem, to jest bardzo ważna sprawa, a po drugie dostajemy za to mniej punktów, to jest właśnie przykład dość łatwej akcji, która została z starego deku, która została osłabiona. Wcześniej cleans to były 2 punkty za znacznik i 5 za 2, teraz dostajemy 2 punkty i 4 za 2 i znowu no można by sobie stwierdzić, że okej, wezmę sobie 2 unity co turę na 2 znaczniki, będę robił cleansa i zrobię 20 punktów przez całą grę. Tylko teraz pamiętajcie, że to jest wykonywanie akcji, tak? Nie możecie sobie strzelać, nie możecie deklarować szarży i tak dalej. Zamrażacie sobie to wszystko i troszeczkę jak z tym behind enemy lines, tak? Że musicie poświęcić no de facto 10 unitów na to, żeby przez całą grę regularnie wysyłać je na środek stołu, żeby one tam nic nie robiły, tylko klepały wam punkty. Bardzo często to jest nieopłacalne, bardzo często to jest ryzykowne, no i myślę, że ta sekundarka nie będzie wybierana aż tak często, jeżeli chodzi o fiksy, ale na pewno należy do tych łatwiejszych do zrobienia. Szkoda tylko, że daje bardzo mało punktów. Natomiast w sytuacji, kiedy gracie taktykale i macie do zrobienia go tylko i wyłącznie na jednym znaczniku, no to to jest ta sytuacja, o której mówiłem na początku, że bardzo często opłaca się tą sekundarkę wymienić, bo poświęcenie jednego unitu, żeby go zamrozić, żeby on robił akcję, za cenę zdobycia zaledwie 2 punktów, to jest bardzo mało. I często ten cleans po prostu jest wymieniany. Cool the Horde, sekundarka dość problematyczna, natomiast o tym za chwilę. To jest sekundarka, która ma w domyśle kontrować hordy, czyli unity wielomundowe. Musicie zabić Enemy Infantry Unit, którego siła startowa wynosi 20+, czyli ma tam co najmniej 20 modeli, albo ma co najmniej 25 wundów, jeżeli składa się z unitów elitarnych. Jeżeli przeciwnik nie ma tego typu unitu na stole, to podobnie jak w przypadku Bring It Down, wywalacie tą sekundarkę i dobieracie sobie nową. W zamyśle karta spoko. W praktyce niewiele armii w ogóle wystawia tego typu unity, typu 20 Necron Warriorów w Necronach, a potem się jeszcze okazuje, że to jest bardzo ciężko zabić mimo wszystko, więc też punktów nie dostajecie. Znowu, podobnie jak w przypadku Bringing Downa, jeżeli przeciwnik ma tych 20 Necron Warriorów i został mu w wyniku walki w trzeciej rundzie jeden Necron Warrior i wy go zabijecie dobierając tą kartę w trzeciej rundzie, to dostajecie 5 punktów, tak? Bo siła startowa tego unitu wynosiła 20+ na dzień dobry, więc to jest akurat spoko. Powiedziałem na początku omówienia tej sekundarki, że jest ona problematyczna, natomiast tutaj doszedł zapis o tym, że liderzy nie liczą się na potrzeby rozgrywania tej sekundarki, a więc żadne mieszaniny keywordów, infantry czy beastów i tak dalej was nie interesują. Po prostu sprawdzacie unit bodyguardów, spełnia warunki, jest możliwy do wybrania na sekundarkę, jest możliwy do zrealizowania, dostania punktów. Jeżeli unit nie spełnia wymogów, bo na przykład składa się na przykład z 6 modeli, które w sumie mają 18 wundów, i do tego dochodzi na przykład lider, który jest monstrem z 8 wundami przykładowo i cały ten unit miałby 25 wundów pod tą sekundarkę, byłby infantry, to się to nie liczy, ponieważ w tym wypadku patrzycie tylko i wyłącznie na bodyguard unit i tylko do niego odnosi się ta sekundarka. Engage of all fronts. Sekundarka, która delikatnie się zmieniła, nie ma teraz wymogu bycia powyżej 3 cali od innej ćwiartki, jeżeli wchodzimy do danej ćwiartki. Został tylko i wyłącznie wymóg, że nie możemy być w 6 calach od środka. No i jeżeli jesteśmy w 3 różnych ćwiartkach stołu unitami, które nie są samolotami oraz nie są z battle szokowane, to dostajemy 2 punkty. Jeżeli jesteśmy w każdej ćwiartce stołu, to mamy 4 punkciki. Jeżeli mamy mniej niż 3 unity w naszej armii w momencie, kiedy dociągamy tą sekundarkę, to ją wyrzucamy, bo jej nie możemy zrobić, bo potrzebujemy minimum 3 unity i dobieramy nową. Łatwe i przyjemne. Ćwiartki są całkiem spoko, jeżeli chodzi o dobór do fiksów, ponieważ no, najtrudniejsze było to, że musimy nie dość, że znaleźć się w konkretnej ćwiartce, to jeszcze powyżej 3 cali od innych ćwiartek, więc było to dość upierdliwe. Nie są to akcje, więc łatwiej jest to zrobić. Możemy sobie fajnie kontrolować stół, zdobywać automatycznie znaczniki, gdzieś tam się przemieszczać, no i jednocześnie robić te ćwiartki. Problem jest taki, że musimy bardzo często robić jednak te czwórki, te maksymalne ilości. No bo 5 razy w 3 różnych ćwiartkach to tylko 10 punktów, mało. Przydałoby się 2 razy zająć komplet, no to macie 8 punktów za dwukrotny komplet, 6 punktów za trzykrotne zrobienie 3 ćwiartek,
No i to jest 14 punktów, powiedzmy, takie minimum przyzwoitości. Do rozważenia na pewno jak najbardziej jeden z takich fajniejszych fixów. Establish Locus, niech nazwa was nie zwiedzie, to jest po prostu stary Homer. Wykonujemy akcję w 6 calach within od środka stołu albo within w opponent's deployment zone. No i dostajemy 2 punkty lub 4. Ta sama gadka co przy Cleansie. Jeżeli mamy poświęcić unit na wykonanie akcji na środku stołu, czyli gdzieś, gdzie raczej za chwilę zginie i mamy za to dostać tylko 2 punkty, warto czasem zrecyklować tą sekundarkę, no bo po prostu jest mało opłacalna. Natomiast no, jeżeli znajdziemy się within, bo to nie musi być holy within, tylko możemy zahaczyć wrogi deployment zone i akurat ją sobie dobierzemy, no to wykonanie za 4 punkty tej akcji całkiem spoko. Znowu trudny fix do zrobienia, no bo żeby przyniósł sensowne punkty, to 3-4 razy musimy zahaczyć o wrogi deployment, żeby to robić. No i jeżeli nie jesteśmy jakąś armią, która się teleportuje po stole, znowu wrócę do tych przykładów demonów czy Grey Knightów, no to naprawdę ciężko jest tutaj przynieść sensowne punkty. Wcześniej 3 punkty mieliśmy za robienie Homera na środku stołu. Mogliśmy go zrobić 5 razy po prostu bez żadnych problemów. Co było głupie, umówmy się, ponieważ była to taka bez mózga. I wtedy dostawaliśmy 15 punktów. Teraz dostaniemy tylko 10, to jest bardzo mało. Musimy się tutaj postarać wykazać obecnością w deploymencie przeciwnika i to tak naprawdę za 3-4 razy, żeby to miało jakiś sens. Więc pod tym kątem jest to trudne. Natomiast jeżeli chodzi o zasady, no to jest to po prostu stary teleport Homer, tylko na mniejszej ilości punkcików. Recover Assets, tutaj bardzo ważna informacja, to nie jest fix, ponieważ jest to sekundarka jedna z łatwiejszych, a może nie tyle łatwiejszych, co dających dużą ilość punktów. Natomiast zostało to przemyślane przez GW z lekkim opóźnieniem, ale ogarnęli, no i ta sekundarka przestała być fixem, więc ona jest tylko i wyłącznie taktykalem. Jeżeli mamy mniej niż 2 unity na stole, no to możemy ją sobie wyrzucić, bo potrzebujemy 2 unitów, żeby ją sensownie wykonać. Wykonujemy akcję w naszym shootingu i mamy do wyboru 3 strefy. Nasz deployment, przeciwnika deployment i no man's land. Akcję kompletujemy na końcu tury przeciwnika lub na koniec gry. Zależy co przybędzie pierwsze. I jeżeli skompletujemy akcję w 2 rejonach różnych, to dostajemy 3 punkty, a jeżeli skompletujemy akcję we wszystkich 3 rejonach, czyli będziemy mieć 3 unity i każdy z nich wykona akcję w każdej z 3 stref na stole, to dostajemy 6 punktów. Po pierwsze, sekundarka bardzo fajna, kiedy jesteśmy drudzy i akurat dociągniemy ją w 5 rundzie, no bo wtedy mamy pewność, że ją zrobimy, bo możemy przeżyć. Natomiast w każdej innym przypadku jest dość trudna do zrobienia, bo wymaga przeżycia. O ile przeżyć w naszym deploymencie jest dość łatwo, o tyle w No Man's Landzie bywa problematycznie. Ale zestawy stołów i deploymentów misji sprawiają, że bardzo często jest jakaś ruina, jakieś fajne, bezpieczne miejsce w teoretycznie No Man's Landzie, ale tak naprawdę 1-2 cale od naszego deployment zone'a, tak? I to właśnie powodowało, że ta misja była dość łatwa do zrobienia jako fix, bo wykonywaliśmy sobie akcję jakimś tam unitem u siebie i drugim unitem, który był praktycznie u nas, bo był tuż za krawędzią deployment zone'a w No Man's Landzie. No i łatwo robiliśmy sobie tutaj 3 punkty i mogliśmy sobie natrzaskać 15 punktów, robiąc tylko taką sztuczkę 5-krotnie. No a jak raz dorzuciliśmy jakąś akcję w deploymencie przeciwnika, no to wtedy 6 punktów wpadało. Wada tej sekundarki, musimy przeżyć turę oponenta, a więc najczęściej będziemy ją wykonywać za 3 punkty i będziemy szukać raczej takich miejsc bardzo blisko naszego deployment zone'a, szczególnie jeżeli chodzi o tą strefę No Man's Land, żeby mieć wystarczającą pewność, że to przeżyje. Natomiast znowu, bardzo ważna sprawa, sekundarka wymaga zrobienia akcji, więc wy musicie podjąć decyzję, że tą akcję robicie i może się zdarzyć czarny scenariusz. Po pierwsze, zamrażacie sobie unit do tej akcji, więc nie możecie strzelać, szarżować i tak dalej. Po drugie, ten unit może zginąć i wy nie dość, że straciliście tak naprawdę aktywację tego unitu, to jeszcze straciliście slot na sekundarce i jeszcze nie dostaliście żadnych punktów za to, tak? Bo zrobiliście ją za darmo. To jest taka pułapka, przed którą ostrzegam już teraz. Wielu dobrych graczy zdążyło w nią wpaść, grając na tym pariach Nexusie, gdzie po prostu wykonywaliśmy akcję albo w terenie odsłoniętym, albo unitem po prostu miękkim, który zginął. No i tutaj same przykrości nas spotkały. Dlatego wybierając tą misję jako taktykalną, bo ona już nie jest fixem, przypominam,
musicie mieć świadomość, że ona jest dość ryzykowna do zrobienia i trzeba to sobie przekalkulować, czy ona w ogóle ma sens. Storm Hostile Objective, bardzo podobna, tylko tyle, że kosztuje teraz 4 punkty. Też w pierwszej battle rundzie możemy ją sobie przeszuflować, czyli wrzucić do deku i pociągnąć nową misję, ponieważ wymaga ona kontrolowania znacznika, który kontrolował nasz oponent. W pierwszej rundzie bardzo często to jest znacznik, który kontroluje oponent w swojej strefie w deploymencie, co oznacza, że no jest to mega trudne do zrobienia. No i ten drugi warunek, który był w starym deku, czyli jeżeli przeciwnik nie kontroluje żadnego markera na początku naszej tury, to my mamy kontrolować co najmniej jeden objective na końcu, którego nie kontrolowaliśmy, tak? Czyli musimy wejść na jakiś znacznik, którego nikt nie kontroluje i wtedy dostajemy też te punkciki. To jest śmieszna sytuacja pod koniec gry, kiedy na przykład kontrolujecie wszystkie znaczniki i dobierzecie tą kartę, to nie możecie jej zrobić, bo nie istnieje znacznik, który kontroluje oponent, ani nie istnieje znacznik, który możecie kontrolować, a którego nie kontrolowaliście wcześniej. To taka ciekawostka. Kolejna ciekawostka to to, że jest to fix, ale jest to często fix pułapka, ponieważ wymaga on współpracy z przeciwnikiem. Bo jeżeli przeciwnik widzi, że wzięliście Storm Hostile Objective, no to może spychać was ze znaczników, żebyście wy nie robili primary. On sam celowo nie wchodzi na znaczniki, żeby też nie robić primary, ale jednocześnie, żeby nie dawać wam zrobić tej sekundarki, tak? I wychodzi na plus, bo on sobie robi sekundarki, a wasza jedna sekundarka z dwóch zostaje zamrożona i nie możecie nic z tym zrobić, tak? Bo on celowo na te znaczniki nie wchodzi. Jednocześnie sporo armii, sporo detachmentów ma jakieś specjalne bonusy do bicia w przeciwnika na znaczniku, więc też często elementem taktyki jest nie wchodzenie niepotrzebnie na znaczniki w pierwszych rundach i bardziej skupiamy się na zabijaniu przeciwnika na tych znacznikach niż samemu na wchodzeniu na nie. No i wtedy ta karta jest dość taką pułapką. Natomiast też taka uwaga dla wszelkich graczy, szczególnie właśnie w pierwszej battle rundzie, właściwie zawsze, jeżeli używacie scout move'ów albo infiltracji, albo po prostu zaczynacie grę, to jeżeli nie musicie wchodzić na znacznik w No Man's Landzie, to na niego nie wchodźcie, bo istnieje ta karta, która powoduje, że łatwiej jest ją zrobić, no bo jeżeli wejdziecie infiltracją na przykład piątką infiltratorów SM-ów na znacznik w No Man's Landzie, a przeciwnik dobierze tą kartę, no to ma łatwe zrobienie Storm Hostile, tak? Bo musi wybić tych infiltratorów, wbić na ten znacznik albo po prostu przelicytować wasze Objective Control. Zrobi tą kartę dość łatwo. Dlatego często infiltracja ustawia się w taki sposób, żeby nie wchodzić niepotrzebnie na znacznik, no bo wy najczęściej nie macie żadnego profitu ze stania na tym znaczniku na początku gry, a przeciwnik może mieć profit w postaci kart pod tytułem zabij coś na znaczniku albo właśnie przejmij wrogi znacznik. Area Denial. Dwie zmiany, a właściwie jedna konkretna, po prostu sensownie napisano tą sekundarkę. Ona była krzywo napisana wcześniej, teraz jest bardzo prosta. Mamy być w 3 calach od środka stołu. Jeżeli przeciwnika nie ma w 3 calach od środka, 2 punkty. Jak go nie ma w 6, 5 punktów, koniec, kropka. Bardzo fajna sekundarka, bardzo fajnie napisana. Daje 5 punktów. Czasami oczywiście jest mega trudna do zrobienia, bo stoi jakiś Landrider na środku i tak dalej, macie problem. A czasami jest dość łatwa, bo przykładowo przeciwnika nie ma na środku i wy tam tylko musicie sobie wskoczyć i dostajecie 5 punktów. Jest ok. Tutaj po prostu sensownie zmienił się zapis i wygląda to bardzo ok. 2 punkty za tą taką małą arenkę to jest mało. To jest cały czas ten case, o którym mówiłem wcześniej. Wtedy warto się zastanowić, czy jej nie wymienić. Natomiast jeżeli macie tylko okazję zrobić za 5, no to to jest sekundarka, którą chcecie robić jak najbardziej, bo jest ona jedną z takich prostszych w kontekście tego, ile punktów dają. Containment, chyba najprostsza akcja ze wszystkich, które pojawiły się w deku. Musicie sobie wybrać 2 różne krawędzie. Musicie stanąć w 9 calach od tych krawędzi. Nie możecie stać w swoim deploymencie i sobie tam robić akcję przy tych krawędziach i dostajecie 3 punkty za każdą krawędź do maksymalnie 6. Możecie zrobić przy jednej krawędzi praktycznie zawsze i to są takie łatwe 3 punkty. Natomiast możecie też zrobić bardzo często przy 2 krawędziach. To często jest taka sytuacja, że gdzieś jesteście w narożniku 2 unitami i ten narożnik jednocześnie jest w 9 calach od jednej i od drugiej krawędzi, więc mówicie, ten unit przy tej krawędzi jest, ten unit jest przy tej, wszystko się zgadza i wykonujecie akcję, co jest mega ważne i to jest największy plus tej sekundarki. Kompletujecie tą akcję natychmiastowo. W shootingu robicie akcję i ją robicie jak do widzenia. To jest chyba jedyna akcja albo jedna z nielicznych, która pozwala wam zaszarżować, bo ona się dzieje w shooting phase. W shooting phase akcjujecie, robicie tą sekundarkę, nie możecie strzelać, bo jest tam zapisane, że jeżeli robicie akcję, to już nie możecie strzelać.
Natomiast możecie sobie zaszarżować, a przede wszystkim nie musicie przeżyć w turze przeciwnika, a to są łatwe punkty. Containment, jedna z łatwiejszych akcji do zrobienia, jedna z fajniejszych sekundarek, to bardzo często jest 6 punktów. Defense Stronghold, tak jak było w pierwszej rundzie, nie możecie tego zrobić, nie ma, że możecie ją wyrzucić, tylko musicie ją wrzucić do deku z powrotem, dobrać sobie nową sekundarkę. Na końcu tury oponenta dostajecie 3 punkty, albo na końcu gry, zależnie co przyjdzie najpierw. Musicie kontrolować znacznik w swoim deploymencie, czyli dociągacie kartę, kontrolujecie swój znacznik, czekacie turę przeciwnika, przeciwnik wam w jego turze nie odbił tej sekundarki, więc macie 3 punkciki. Jedna z najłatwiejszych sekundarek, jeżeli w ogóle nie najłatwiejsza w historii 10 edycji. Bardzo rzadko jej nie robimy, no musimy być naprawdę przytłoczeni, żeby przeciwnik już nas zaatakował. W rundach 2-3 no, bardzo często robiona z automatu, bo przeciwnik jest zajęty przepychaniem się z nami w No Man's Landzie, a nie szturmowaniem naszego znacznika, więc no po prostu łatwa sekundarka, 3 punkty tutaj do wzięcia, jak najbardziej. Extend Battle Lines, sekundarka znana z wcześniejszego deku, musimy kontrolować co najmniej jeden znacznik w No Man's Landzie i jeden znacznik w naszym deploymencie, co najczęściej oznacza kontroluj znacznik w No Man's Landzie, bo z automatu najczęściej kontrolujecie własny znacznik, dostajecie 5 punktów. Zdecydowanie jedna z lepszych sekundarek, bo daje dużo punktów, jest relatywnie łatwa do zrobienia, bo najczęściej w No Man's Landzie macie 2-3 markery, więc macie jakiś tam wybór i sobie po prostu bierzecie. Jeżeli macie jeden unit na polu bitwy, to możecie skorzystać z drugiego warunku. Ten jeden, jedyny wasz unit musi kontrolować jakikolwiek znacznik w No Man's Landzie i wtedy 2 punkciki. Natomiast jest to sekundarka bardzo często robiona za 5, no bo coś tam stoi u was w diplo, wybieracie sobie jeden ze 3 markerów, czy to na ćwiartkach, czy to na skosach. To jest jakiś marker, który jest relatywnie blisko was, no i sobie tam możecie łatwo pohasać, zdobyć punkty. W tej grze chodzi o zdobywanie markerów, no bo z tego są primarki i tak dalej. Więc Extend Battle Lines był fajny, jest fajny, a ze względu na to, że mamy sporo takich średnio fajnych sekundarek w deku, no to dobranie tego Extenda to powoduje uśmiech na naszych twarzach. Market for Death. Przeciwnik w momencie, kiedy dociągamy tą kartę, wskazuje 3 swoje unity na battlefieldzie. Jeżeli zniszczycie co najmniej jeden z nich, dostajecie 5 punktów. Jeżeli ma on 2 albo 1 unit na battlefieldzie, no to musi je wskazać. No i tak samo, co najmniej jeden musi zostać zniszczony albo usunięty ze stołu z jakiegokolwiek powodu. I to jest ciekawostka, bo Market for Death jest aktywowany w waszej turze, ale no możecie go nie zrobić, ale możecie go sobie zostawić na turę przeciwnika. I może się okazać, że na przykład przeciwnik zechce schować tą jednostkę do rezerw, czyli zjąć ją ze stołu. Albo chce tą jednostką wejść do transportu, czyli zejść ze stołu. I wtedy robicie tą sekundarkę, bo jest napisane, że jeżeli z jakiegokolwiek powodu unit zostanie usunięty ze stołu, to dostajecie 5 punktów. Sekundarka, powiem wam, że fajna, bo nie jest aż taka automatyczna, ale też nie jest jakoś kozacko trudna. Są najróżniejsze sytuacje na stole, najróżniejsi przeciwnicy, z którymi będziecie grać. Często to będą 3 unity schowane w deploymencie przeciwnika za ścianą, do którego nigdy nie traficie. A często jest tak, że przeciwnik ma 2 takie unity nie do zdarcia, a trzeci unit gdzieś już znajduje się w No Man's Landzie, albo jest w kombacie, albo po prostu jest łatwe do dorwania i tak dalej. No i się okazuje, że to jest automatycznie 5 punktów, nie? Więc tutaj z tą sekundarką to jest takie na dwoje babka wróżyła. Bywają sytuacje, gdzie jest mega trudna, a bywają sytuacje, gdzie jest ciężka. Też ciekawostka, ważna informacja. W momencie dociągnięcia tej karty przeciwnik wybiera te 3 unity na stole. Natomiast New Order, czyli stratagem, który rzucamy na wymianę za CPK naszej sekundarki. New Order rzucacie na końcu swojej command fazy, a więc najpierw przeciwnik wskazuje wam te 3 unity, a wy dopiero potem na końcu komanda ewentualnie podejmujecie decyzję o wymianie tej karty na jakąś inną za CPK. Więc jeżeli wskazał wam jakieś tam 3 klocki za ścianami, nie chcecie sobie ich zabić, no to odpuszczacie. No Prisoners, totalnie nic się nie zmieniło. Kiedy ta karta jest aktywna, za każdym razem, kiedy unit zostaje zniszczony, to 2 punkty. No i to jest taka ciekawostka, bo ta karta może być aktywna też w turze przeciwnika. Może się zdarzyć, że wy w swojej turze nic nie wykonacie, a w turze przeciwnika zniszczycie 3 unity, maksymalnie 5 punktów. Jest to jak najbardziej legalne. Natomiast jeżeli w swojej turze zniszczycie co najmniej jeden unit, no to misja zostaje automatycznie zaliczona za 2 punkty.
i musicie ją sobie po prostu odrzucić. Nie możecie czekać na turę przeciwnika, że a, może tutaj zabijecie 3 unity i dostaniecie więcej punktów. Niestety, no sekundarka znana, lubiana, zniszczy unity, dostań 5 punktów, ewentualnie 2 za 4, spoko. Jeżeli opcją jest zniszczenie tylko jednego unitu za 2 punkty, no to znowu jest to rzecz, że trzeba rozważyć wymianę tej karty na coś lepszego. Overheiming Force, tak jak mówiłem przy Storm Hostile Objective, sekundarka związana z przebywaniem przez przeciwnika na znaczniku. Jeżeli zniszczycie wrogi unit, który zaczął w znaczniku, nie musiał go kontrolować, tylko po prostu musiał zacząć turę w range'u od tego objective markera, to dostajecie 3 punkty. Jak zabijecie 2 takie unity, to macie 5 punktów. To jest ważna informacja, jeżeli wasz przeciwnik z jakiegoś powodu zszedł z tego markera w waszej turze, bo na przykład miał ruch reaktywny, to zabicie go dalej daje wam te punkty, bo sprawdzacie pozycję startową tego unitu na starcie waszej tury. Sabotaż. Jedna z durniejszych, trudniejszych sekundarek do zrobienia. Jest to akcja. Musimy ją zrobić w terrain feature, co jest ciekawe, czyli w jakiejś ruinie, czy w jakimś lesie. I nie może to być w naszym deployment zone. Musimy przeżyć turę oponenta, czyli zaczynamy w naszym shootingu, kończymy na końcu tury przeciwnika, albo na końcu gry, jeżeli akurat przyjdzie koniec gry. I nasz unit przeżył, to wtedy dokonał sabotażu. Jeżeli dokonaliśmy sabotażu w No Man's Landzie, dostajemy 3 punkty. Jeżeli dokonaliśmy sabotażu w deployment w zonie przeciwnika, dostajemy 6 punktów. No i ten sabotaż w No Man's Landzie, no to jest takie poświęć unit, znajdź area terrain, stań się w No Man's Landzie gdzieś tam i przeżyj. Dostajesz 3 punkty. No, powiedzmy dyskusyjne. Ale warunek pod tytułem znajdź area terrain w deploymencie przeciwnika i przeżyj jego turę tam i dostań 6 punktów, to naprawdę jest super trudne do zrobienia i fajnie jak przychodzi, nie wiem, w piątej battle rundzie, bo możecie sobie, albo przeciwnik ma mało środku, żeby was zabić, albo jesteście drugim graczem i po prostu musicie tam dotrwać do końca gry, no to jeszcze mega spoko, tak? Natomiast porównajcie sobie tą sekundarkę z containment, o którym opowiadałem wcześniej, gdzie dostajecie 6 punktów za wykonanie dwóch akcji przy krawędziach, czyli prawie wszędzie, bo 9 cali od krawędzi to jest bardzo dużo, bo krawędzie są 4, a jedyny warunek to nie może to być ważny deployment zone. Poświęcacie 2 unity, możecie jeszcze zaszarżować, bo ta akcja kończy się natychmiast w waszym shootingu, więc jesteście tylko chwileczkę wyłączeni z gry i dostajecie 6 punktów, a tutaj tyle samo punktów dostajecie, jeżeli wykonacie akcję i przeżyjecie w area terrain w deploymencie przeciwnika. No po prostu warunki są horrendalne. Ten sabotaż bardzo często do recyklingu za CPK. Jeżeli macie spoko wersję przeżycia w tym No Man's Landzie, bo macie ruinę tuż przy swoim deploymencie i tak dalej, no to wtedy spoko. Szczególnie, że to może być tam dość blisko waszego deploymentu, aczkolwiek nie może zahaczać. Natomiast no, w deploymencie wroga za 6 punktów bardzo, bardzo rzadkie. Ciężka sekundarka. Secure No Man's Land. Kontroluj jeden znacznik w No Man's Landzie. 2 punkty. 5 punktów, jeżeli kontrolujecie 2. Znowu jedna z fajniejszych sekundarek, bo daje dużo punktów, jest dość łatwa i nie jest powiązana z akcjami. A więc tak, podsumowując ten deck, no jak widzicie kart jest 18, więc dość dużo. Mamy w takim szybkim podsumowaniu. Asasynacja jest fajna, jest ok, chociaż często tych charakterów będzie ciężko wyciągnąć, więc sytuacyjna, do fixów rozważalna. Behind Enemy Lines, według mnie mega trudna, jeżeli chodzi o branie fixów. A jeżeli chodzi o taktykale, no to wymaga specyficznej armii z naszej strony i jednocześnie dobrego układu na stole, żebyśmy akurat mieli szansę wlecieć do przeciwnika. Fajnie, że można ją zrecyklować, natomiast nie jest aż tak łatwa, jak się wydaje, a w fixach jest po prostu, no, przeciętna, bo ma dość duże wymagania. Bring It Down, zmiana na Mega Plus, fajna w taktykalach, jeżeli mamy oczywiście jakiś pojazd, to samo co z asasynacją, tak? Jeżeli jest jakiś pojazd to dość łatwy do zniszczenia, to się cieszycie. Natomiast do robienia fixów jest mega, mega trudna. Teraz po prostu armie tego Bringa aż tak bardzo nie oddają. Cleanse bardzo mocno przeciętny, żeby nie powiedzieć słaby. 2 punkty za jeden marker, więc tak naprawdę rozmawiamy tylko i wyłącznie o cleanse'owaniu dwóch znaczników. Musicie mieć kontrolę nad dwoma znacznikami. Do fixów no mega trudne, poświęcacie 2 unity, bo to są akcje i tak dalej. No ogólnie średnio, raczej karta jedna z tych gorszych. Cool the Horde, trudna karta. Albo jej nie robicie wcale, i wtedy ją wywalacie, wtedy spoko,
albo przeciwnik ma akurat taki unit, który jest mega ciężko zabić, bo to są jakieś reanimujące się Necro Warriory, jest to sekundarka relatywnie trudna do zrobienia i to jest taka najgorsza sytuacja, bo możecie ją technicznie zrobić, więc nie możecie jej wywalić, ale jednocześnie możecie nie mieć tyle siły ognia. Więc z tej takiej trójki zabijającej Assassination, Bring It Down, Cool the Horde, paradoksalnie ten Cool the Horde jest najtrudniejszy do zrobienia według mnie. Ćwiary są spoko, dla fiksy dają za mało punktów, szczególnie przy trzech ćwiarach 2 punkty to jest za mało, żeby na tym bazować taktykę. Musicie mieć armię, która jest w stanie właściwie cały czas po całym stole biegać, wtedy ok. Ale fajnie, że zniesiono ten wymóg bycia powyżej 3 cali od innych ćwiartek, więc jak złapiecie w taktikalach, to takie 4 punkty fajnie przytulić. 2 punkty, no znowu wersja na 3 ćwiartkach jest mega mocno do rozważenia, czy czasem nie chcecie pociągnąć czegoś lepszego, chociaż jak widzicie tutaj z przeglądu, nie zawsze coś lepszego pociągniecie, bo tych takich średnich kart pod kątem opłacalności jest dość dużo. Locus, czyli Homer, no ogólnie ma sens tylko i wyłącznie w deploymencie przeciwnika, bardzo często będzie recyklowany. Według mnie, poza naprawdę specyficznymi armiami zbudowanymi pod to, raczej nie chcecie grać fiksów, bo wpakowywanie się 4 razy do deploymentu, żeby zrobić tam akcję i poświęcić unit, po pierwsze jest trudne, po drugie wymaga dość sporych zasobów. Powiedziałbym, że dość przeciętnie. Asety, przypominam, nie są fiksem. Tam ten znaczek tej kartki w lewym dolnym rogu jest skreślony w najnowszej erracie. 3 punkty za zrobienie akcji w No Man's Landzie i w naszym deploymencie, albo w 3 strefach 6 punktów. Dużo trzeba zapłacić, trzeba przeżyć. Karta raczej z tych trudniejszych, no bo wymaga akcji, którą możemy przeżyć. Możecie się łatwo tutaj wpuścić w maliny, jeżeli zaczniecie robić akcję, przeciwnik was zabije, sekundarka niezrobiona, unit spalony, karta na ręce zablokowana i tak dalej. No, trzeba się poważnie na tym zastanowić. Raczej trudna. Storm Hostile Objective, mega spoko, wbijacie na znacznik, odbijacie go przeciwnikowi, spoko. Area Denial, sytuacyjna, jeżeli robicie ją za darmo, powiedzmy, no to jest ok. Natomiast jeżeli macie się postarać, żeby zrobić małą, bo na przykład musicie zabić Land Raidera na środku, to bym się zastanowił nad automatycznym wyrzuceniem jej i zastąpieniem czymś nowym. Containment, mega łatwa, chyba najfajniejsza, najprostsza sekundarka z tych nowych, które tutaj dotarły. Najprostsza akcja w deku, zawsze ją chcecie robić, bo robicie ją prawie wszędzie, jednym unitem nawet za 3 punkty spoko value, jest ok. Defense Stronghold, wiadomo, banał, 3 punkty zawsze miło przyjmiecie. Accent Battle Lines to samo, jeden znacznik w No Man's Landzie i zawsze macie ten swój, a przynajmniej powinniście mieć, więc to też są łatwe 5 punktów. Jedna z lepszych, zdecydowanie fajnie, że jest w deku. Market for Death, chyba najbardziej sytuacyjna ze wszystkich, zależy od sytuacji na stole, ale że daje 5 punktów za zabicie jednego unitu, no to na pewno rozważalna, fajnie zaprojektowana. No Prisoner znany, lubiany, bardzo często będzie robiony za 2-4 punkty, od 4 w górę zdecydowanie się opłaca. Overwhelming Force, znowu sytuacyjne zabijanie na znaczniku, ale też zdecydowanie należy do tych fajniejszych, bardzo często przeciwnik ma jakąś po prostu drobnicę na tym znaczniku, łatwą do zabicia, bo tylko wam odbił ten znacznik, albo akurat miał zrobić misję związaną ze znacznikiem, więc to się akurat fajnie tutaj łączy, więc ten overhelming jest bardzo fajny. Sabotaż jest beznadziejnie trudny, nie mówię, że niemożliwy, ale no wykonywanie akcji i przeżycie jej w area terrain w No Man's Landzie za 3 punkty średnio, a w deploymencie przeciwnika to w ogóle jakaś padaka, więc bardzo często będzie wyrzucany. No i Secure No Man's Land, znany, lubiany ze starego deku. Bardzo fajne zdobywanie 2 znaczników w No Man's Landzie, staranie się o primary i tak dalej. Jest po prostu jak najbardziej ok. No i przeszliśmy sobie przez cały dek, jeżeli chodzi o ten Pariach Nexus. No i przeszliśmy właściwie też przez cały tutaj dodatek związany z tym wszystkim. Jest troszeczkę faku w tym Pariach Nexusie. Jak sobie pobierzecie plik, to tam na stronie 5 jest całkiem spoko. Są misje, które GW wrzuciło, są przykłady stołów, które z punktu widzenia gracza, który całe gry spędza właściwie na stołach WTC, to przyznam, że są całkiem ok, całkiem ciekawe. Nie wyglądają już tak beznadziejnie jak w przykładowo 8 edycji, więc bardzo spoko. No i mamy też tutaj lekki dodatek w postaci poprawki pivotów. To jest to, o czym mówiłem na jednym z poprzednich materiałów, że każdy model, który nie ma okrągłej podstawki, nie tylko monstra i wehikle, poza samolotami, ma wartość pivota 2, a nie 0, bo te bazowe zasady korulsy mówią, że tylko monstra i wehikle na jajowatych podstawkach płacą za pivot. Natomiast Pariach Nexus turniejowo nadpisuje to, że każdy model na nieokrągłej podstawce, który nie jest samolotem, ma ten pivot równy 2. Czym jest pivot? Zapraszam do poprzedniego odcinka.
Zapraszam też do następnych odcinków. Będziemy sobie opowiadać raczej już w formie tier listy o tym, jak się frakcje zachowują po tym pariach Nexusie. To będą moje obserwacje zebrane przez kilka najbliższych tygodni grania, więc zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Tradycyjnie zrobimy sobie to w formie tier listy. Zrobimy sobie też jakiegoś typu hot or not w kontekście danych frakcji, jak one się zachowują na tym najnowszym dodatku do gry w tej naszej edycji 10,5. Więc z tego powstaną pewnie ostatecznie 4 materiały, czyli jedna tier lista i 3 takie materiały dotyczące armii Imperium, Chaosu oraz Xenos, ale to w przyszłości. Zapewne rozmawiamy tutaj o materiale na końcówce lipca albo w sierpniu. Na ten moment to wszystko. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Jeżeli mielibyście jakieś pomysły albo jakieś prośby w kontekście konkretnego materiału, żeby o czymś przegadać, no to zapraszam. Jest wszystko do rozważenia. Zobaczymy, co da się zrobić. A na ten moment to wszystko. Dziękuję. Heja!